Dobra. Przewietrzymy trochę. Co? Co ty robisz? No otwieram okno, będę wietrzyć. Ale zakręciłeś grzejniki? No nie zakręciłem, one same się zakręcą, przecież mam smart home. No ja. No w aplikacji, zobacz. Wow, nie wiedziałem, że to tak działa. No, czy smart home musi być drogi i trudny w konfiguracji? Otóż niekoniecznie. Dzisiaj przyjrzymy się systemowi smart od Hama. Między innymi głowicom na kaloryfer, listwie, smart gniazdkom czy czujnikowi otwarcia okna. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, jakie możliwości oferuje ten system, który jest dość przystępny cenowo, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Ja jestem Alo i zapraszam Was serdecznie. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Hama, która dostarczyła do tego odcinka produkty smart. Tak jak już mówiłem we wstępie, dzisiaj pokażę Wam zestaw smart akcesoriów do domu, które mogą się okazać całkiem ciekawą propozycją, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody z automatyzacją Waszego domu. Na początek kilka rzeczy, które łączą te urządzenia smart poza marką. Po pierwsze, możecie sterować nimi za pomocą aplikacji Hama Smart Home. Aplikacja dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i iOS. Druga kwestia to komunikacja. Do większości z tych akcesoriów nie potrzebujecie osobnej bramki. Mianowicie wystarczy Wasz router, który tworzy sieć Wi-Fi i to właśnie do niego będziecie podłączać te akcesoria. Wyjątkiem tutaj są jednak głowice termostatyczne. Do ich działania potrzebna jest bramka, która niejako pośredniczy pomiędzy połączeniem z Waszym routerem a głowicami. Ale jak to działa, wyjaśnię Wam na spokojnie za chwilę. Ok, przechodzimy od razu do konkretów i wymienimy stare głowice termostatyczne na głowice smart. Na początek zdejmujemy naszą starą głowicę termostatyczną. Pamiętajcie, żeby lepiej kaloryfer był zimny, żeby po prostu się nie poparzyć. Z pudełka wyjąłem już naszą głowicę smart. Pierwsze co, to musimy do niej oczywiście baterie włożyć. Baterie są również do zestawu dołączone, ale to są zwykłe baterie AA. Na rynku są dostępne także inne rozwiązania smart głowic, które mają na przykład port ładowania USB-C czy micro USB, mają w środku wbudowany już akumulator. Tutaj są akurat baterie. Możemy tutaj także wymienić je na akumulatory. Plusem takiego rozwiązania jest między innymi to, że możecie sobie po prostu wymieniać takie baterie od razu w tej głowicy, a nie musicie na przykład podłączać powerbanka czy ładowarki do każdej ze smart głowic. Po włożeniu baterii zamykamy głowicę. Teraz możemy usłyszeć dźwięk, że ona będzie tutaj się cofała, żeby można było ją nałożyć na kaloryfer. Więc czekamy, aż przestanie to mrugać. Tutaj w środku jest taki dzyndzek, dzięki czemu kaloryfer właśnie wie, czy ma się otworzyć, czy zamknąć bardziej. Ok, mamy już napis LA, który nie mruga. Teraz przykręcamy głowicę. Ok, głowica przykręcona. Możemy sobie wyregulować, jak chcemy ustawić oczywiście ekran, na którym będzie pokazana na przykład temperatura. Teraz wystarczy kliknąć przycisk i głowica zaczyna się kalibrować. No i pierwsza głowica sparowana. Zobaczcie, jak tutaj przekręcimy. Mamy pokazane stopnie Celsjusza, jakie chcemy ustawić. Oczywiście o tym zaraz, natomiast przechodzimy do drugiej. Drugi kaloryfer w łazience, tutaj głowica już jest zresetowana. Wkręcamy ją, no i klikam przycisk kalibracji. No i teraz pozostało podłączyć bramkę. Bramkę do naszych głowic i zaraz będziemy ją dodawać do aplikacji. Włączam aplikację Hama Smart Home, klikam dodaj urządzenie i teraz szukam sterowanie ogrzewaniem. Oczywiście musimy tutaj wpisać nazwę sieci 2.4 albo pozwolić aplikacji, żeby pobrał nazwę sieci 2.4. Wpisujemy hasło. I teraz tak, musimy upewnić się, że dioda szybko miga na urządzeniu. Jeżeli nie, no to trzeba zresetować to urządzenie. Natomiast u mnie miga i uwaga, dodawanie urządzenia. No i okej, centralka, grzejniki. Proszę bardzo, możemy ją dodać. Wykonano. Centralka grzejników już dodana, teraz musimy dodać głowicę. Gdy centralka jest sparowana, możemy przejść do parowania głowicy. Przekręcamy głowicę na off, przytrzymujemy przez parę sekund, aż pojawią się dwie kreski. I teraz możemy w aplikacji kliknąć plusik, dodaj urządzenie. Urządzenie samo już powinno tutaj nam za chwilę wyskoczyć. Proszę bardzo, dodajemy, klikamy plusik, wykonane.
i mamy głowicę. To samo zrobiłem z drugim grzejnikiem, tak jak widzicie, głowica druga już się w aplikacji pojawiła. Teraz możemy przejść do konfiguracji głowicy. Głowica 1 to była ta, którą najpierw zainstalowaliśmy. Zmienimy jej nazwę na głowica kuchnia, żeby było tematycznie. I teraz tak, możemy włączyć dany kaloryfer. Po włączeniu ustawiamy sobie temperaturę żądaną. Mamy tutaj również aktualną temperaturę, jaką pokazuje czujnik z głowicy. Możemy sprawdzić przebieg. Tutaj mamy, jaka była temperatura, aktualna temperatura, ustawienie temperatury, czas nagrzewania, statystyki po prostu. Następnie możemy zmienić także program. Tutaj możemy na przykład zmienić o 6 rano, jak ma grzać, po wyjściu z domu, po powrocie. Także możemy zmienić tryb nocny, jaka temperatura powinna być w nocy. Na dni tygodnia również możemy sobie powybierać i możemy pozmieniać naszą temperaturę, jaką chcemy zadać. Mamy także dostęp do ustawień, a w nich między innymi ochrona przed kamieniem, ochrona przed zamarzaniem, kontrola okna, czy kontrola rodzicielska i korekta temperatury, jeżeli chcemy na przykład, żeby temperatura była korygowana o ileś stopni. Ale zadaną temperaturę można także ręcznie ustawiać za pomocą pokrętła, które znajduje się na głowicy. Przechodzimy do drugiego urządzenia, czujnika otwarcia drzwi. W pudełku znajdują się oczywiście też baterie AAA. Jeżeli chodzi o montaż czujnika okna, możemy to zrobić na dwa sposoby, mianowicie za pomocą śrubek, jak i za pomocą dwustronnej taśmy dołączonych do opakowania. Ja wybiorę akurat sposób mocowania na dwustronną taśmę. Taśmy zamontowane, ważne, żeby te elementy przyczepić w ten sposób, żeby te strzałeczki tutaj na siebie pokazywały. Ten element, drugi element, oczywiście, żeby nie tarły o siebie za bardzo. No i okej, przechodzimy do konfiguracji. Klikam dodaj urządzenie, czujniki i uwaga, urządzenie się szuka. No i proszę bardzo, czujnik okna, plusik, dodane. I teraz, jak widzicie, aplikacja pokazuje zamknięte, widać, że są obok siebie. Szybki test, otwieram i proszę bardzo, otwarte. Możemy także zmienić nazwę naszego czujnika, ja akurat zostawiam czujnik okna i możemy sprawdzić stan akumulatora. Zarządzanie alarmami możemy sobie dostosować, czy ma tutaj być powiadomienie, gdy na przykład będą zamknięte, otwarte, gdy jest niski poziom akumulatora, czy alarm manipulacyjny. Mamy też przebieg, czyli inaczej statystyki, kiedy nasze okno czy czujnik został otwarty, zamknięty. No i zobaczcie, otwieram okno i po chwili na telefon dostanę informację, czujnik okna został otwarty. I teraz, proszę bardzo, zaraz przyjdzie drugie powiadomienie. Czujnik okna został zamknięty. Zanim jednak przejdziemy do smart gniazdek i smart listwy, to powiem Wam, czym są scenariusze smart i do czego na przykład taki czujnik okna można wykorzystać. W aplikacji stworzymy prostą automatyzację i teraz zobaczcie, jeżeli zmieni się status urządzenia, czujnik okna, wybieramy przełącznik, że okno zostanie otwarte. To wtedy klikamy plusik, dodajemy akcję, uruchom urządzenie. No tu oczywiście będziemy je wyłączać, ale głowica kuchnia, czyli głowica, która się znajduje tutaj, przełącznik, wyłącz, zapisz. Klikamy dalej i teraz, gdy czujnik okna będzie otwarty, to głowica w kuchni się wyłączy. Klikamy zapisz. Zatem sprawdzamy automatyzację w praktyce. Otworzyłem okno. Zaraz dostaniemy powiadomienie, że okno zostało otwarte i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Wyłączyła się głowica w kuchni. Także scenariusze smart w jednym zdaniu pozwalają Wam stworzyć automatyzację, różne zależności od sprzętów smart, w zależności od tego, do czego ogranicza Was wyobraźnia czy potrzeby korzystania z różnych funkcji w domu, a także jakie urządzenia posiadacie. Przedostatni element smart home, jaki Wam pokażę, to smart gniazdko, które wygląda no dość niepozornie, ale skrywa kilka ciekawych funkcjonalności, o których zaraz Wam powiem po skonfigurowaniu i po dodaniu do aplikacji właśnie tego gniazdka. Najpierw oczywiście podłączamy je do
gniazdka w ścianie. W aplikacji dodaję gniazdko, łączę się znów z siecią i chwilę czekamy. Gniazdko dodane, klikamy plusik, no i proszę bardzo. Nie wiem, czy słyszycie, ale włącza się i wyłącza to gniazdko. Z poziomu aplikacji możemy także mieć dostęp do harmonogramu. Tutaj możemy ustawić, jak chcemy, żeby nasze gniazdko się włączało, ale mamy też funkcję odliczania i na przykład po 20 minutach gniazdko się wyłączy. Dobra, no rozmontujemy trochę scenerii, ale pokażę Wam, jak to gniazdko działa. Teraz lampka jest włączona, a teraz uwaga, wyłączona. Bardzo proste. Smart gniazdko można także włączać i wyłączać ręcznie za pomocą przycisku na obudowie. Warto mieć jeszcze na uwadze to, że takie smart gniazdko jest większe od wtyczki, standardowej wtyczki do urządzeń, na przykład podczas podłączania do jakiejś listwy, gdzie te gniazdka są blisko siebie, powinniście o tym wiedzieć. Ostatnim elementem jest smart listwa, czyli można by powiedzieć takie trochę rozszerzenie smart gniazdka, bo tych gniazdek mamy więcej. Są tutaj również porty USB do ładowania urządzeń, także podłączmy, skonfigurujmy i pokażę Wam, jak działa. Po wejściu do urządzenia listwa możemy wyłączać każde z gniazdek, które znajduje się w tej listwie. Możemy także wyłączyć sekcję USB. No i mamy także możliwość wyłączenia całej listwy. Tutaj widzicie, cała listwa się teraz wyłącza. I podobnie jak w gniazdkach mamy odliczanie do różnych portów, czyli do USB mamy odliczanie, mamy do czterech gniazdek odliczanie, po jakim czasie mają się wyłączyć, ale mamy także regulator czasowy, czyli inaczej harmonogram pracy każdego z gniazdek i możemy sobie poustawiać dla całej sekcji USB, czy dla czterech gniazdek osobno. W systemach smart home ważne są również integracje. W tym przypadku w systemie smart home od Hama mamy możliwość integracji z Google Home, mamy także możliwość integracji z Alexą oraz ze skrótami Siri. I teraz pokrótce powiem Wam, o co chodzi. Google Home dostępny jest zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Ja na iOS-ie tutaj będę Wam pokazywał. Mamy tutaj możliwość sterowania naszymi różnymi urządzeniami właśnie z poziomu tej aplikacji i tak jak widzicie, dostęp do głowicy tutaj mamy. Możemy sobie przejść na przykład do przełącznika czwartego. Co ciekawe, tutaj wszystkie przełączniki z listwy porozdzielały się na osobne narzędzia, także nie są tak zgrupowane jak w aplikacji Hama. Mamy tutaj także czujnik otwarcia okna, no i możliwość sterowania gniazdkiem. W aplikacji jest też informacja o integracji z asystentem Google, także sprawdźmy w praktyce, jak to działa. OK Google, włącz gniazdko 1. OK. Urządzenie gniazdko jednej. No i działa. Co prawda te urządzenia w tym odcinku, które Wam pokazywałem od Hama, nie obsługują systemu Apple HomeKit, ale jest na to pewnego rodzaju rozwiązanie i są nim skróty Siri. Pokażę Wam, jak to działa. Aby to działało, klikamy w automatyzacji naciśnij, aby uruchomić. I teraz klikamy plusik, uruchom urządzenie. I na przykład będziemy sterowali teraz gniazdkiem przełącznik. I zrobimy tak, żeby był skrót do reverse switch, czyli po prostu, żeby gniazdko zmieniło na odwrotny stan. Gdy jest włączone, no to wyłączone i odwrotnie. Klikamy zapisz, klikamy dodaj do Siri, następnie ten kafelek i teraz musimy po angielsku, ze względu na to, że Siri po angielsku rozumie, podać jakąś komendę, na przykład change lamp status. Hey Siri, change lamp status. No i zobaczcie, skrót zadziałał. Warto też dodać, że trzeba trochę poeksperymentować z tymi komendami głosowymi po angielsku, jeżeli chodzi o skróty Siri. W moim przypadku pomogło na przykład wyłączenie aplikacji Dom, no i poeksperymentowanie, dobranie tak tych słów, żeby nie kolidowały z innymi poleceniami. Zatem jeżeli szukacie dość prostego i szybkiego w instalacji rozwiązania smart home do rozpoczęcia automatyzacji waszego domu, no to rozwiązanie od firmy Hama może się okazać tutaj dość ciekawą propozycją. Dajcie znać w komentarzu poniżej, co wy sądzicie o systemach smart home, czy wolicie jednak standardowe rozwiązania, no i koniecznie sprawdźcie nasz nowy film o słuchawkach Bluetooth.